Do końca akcji Kilometr Dobra został niecały miesiąc. Kilometr Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje pozarządowe mogą zbierać pieniądze na realizację swoich celów. W akcję włącza się także wiele znanych osób. Dzień dobry, z tej strony Kabaret Smile. Jesteśmy dzisiaj w Bolesławcu i tu właśnie odbywa się szczytna akcja Kilometry Dobra. O, Andrzej ma puszkę, Andrzej jest wolontariuszem tej akcji. Chodzi o to, że zbieramy dla pieniążki dla dzieci na naukę języka migowego. O, także jak zobaczycie kiedyś taką puszkę, gdziekolwiek, pomóżcie, aby każdy mógł się komunikować, nauczyć się języka. To jest bardzo ważne. Pomagajcie, dziękujemy z góry, Kabaret Smile. My też się uczymy. Kabaret Smile zagrał dwa spektakle w sali Kina Forum w Bolesławcu i włączył się w akcję Kilometry Dobra, a przed i po spektaklach Stowarzyszenie z Lubania Wyloguj się kwestowało. Dzisiaj spotykamy się w Bolesławcu, gdzie jeden z naszych ambasadorów ma swój występ. Mówię o kabarecie Smiley. Ogólnie poparły nas bardzo znane osobistości. Kabaret Hrabi, Chuck Norris nas poparł. Mamy bardzo wielu ambasadorów ogólnopolskich. Stowarzyszenie zbiera pieniądze na naukę języka migowego dla dzieci i młodzieży. Do dnia dzisiejszego zebraliśmy 6100 zł, niestety brakuje nam około 50 jeszcze. Dlatego prosimy, aby państwo, instytucje, szkoły, osoby prywatne wsparły naszą akcję i pomogły nam zebrać te pieniążki, a razem w ten sposób tworzymy Kilometry Dobra. Cel jest bardzo szczytny, zbieramy na naukę języka migowego dla dzieci, organizacja organizuje obóz. Dzieci wyjdą sprzed komputerów, nauczą się języka migowego, ten język się przyda jak najbardziej. Angelika, uczennica szkoły średniej, uczyła się języka migowego w gimnazjum. Dziś wie, że to bardzo cenna i potrzebna umiejętność. Oni potrzebują kontaktu z nami, a my z nimi, żeby poznać siebie nawzajem i mieć kontakt tak naprawdę. Nie izolować, po prostu przyjaźnić się z nimi, mieć kontakt i nie odrzucać ich, ponieważ nie słyszą i po prostu porozmawiają się inaczej niż my. Akcja Kilometry Dobra potrwa do niedzieli 4 czerwca, a zakończy się wielkim finałem na lubańskim rynku.